czyli Janowski nie jest w stanie zamknąć. Rzeźko się wypuścili do przodu, pojadą, nie, Janowski, ależ pięknie to zrobił tym wejściem, ale on tego nie utrzyma, wyrzuciło go. Przyciąganie do dębu, Buczkowski jest najsprytniejszy na razie, a jeszcze ciągle zapędza się tam po płocie, po tym nasypanym, będzie gonił, będzie próbował Przemysław Pawlicki. Teraz pojechał wąsko na wejściu, więc nie udało się dogonić Macieja Janowskiego, a ten wchodzi pod Krzysztofa Buczkowskiego. Mamy bardzo niebezpieczne, to jest niepotrzebne, to było niepotrzebne, bardzo niebezpieczny crash. Trzyma się za lewy obojczyk Maciej Janowski.